I zaczęło się nareszcie wielki, długo wyczekiwany event przez wszystkich moich widzów, a zarazem przeze mnie. Czekaliśmy aż 2 godziny, by ten event się zaczął. Z niecierpliwością wyczekiwaliśmy ostatnie minuty, zanim się zacznie. Aż wreszcie się zaczęło. Wielki motylowy rift wyruszył, właściwie frunął w górę i wyskoczył z jakiegoś wielkiego wieżowca. Naprawdę event zaczął się imponująco. Budynki wyrastały z ziemi. Nie wiedziałem, co wokół we mnie się dzieje. Naprawdę event był na początku niesamowity. Było naprawdę ciekawie. Po chwili motylek wskoczył do wielkiego ekranu, niczym w kinie. I co? I czekaliśmy dalej. Na razie się nic nie działo. Po chwili pokazał się napis, kliknij pełny ekran. Tak więc go kliknąłem. I co zobaczyłem? Nie wiem, gdzie to wszystko się odbywało. Czy to Nowy Jork, czy to gdzie, ale na ulicach było pełno ludzi. To chyba był live event moim zdaniem. Nagle wyskoczyła jakaś różowa landryna i zaczęła śpiewać. I śpiewała, śpiewała. Aż po chwili miałem dosyć, a gdy się schowała, myślałem, że nagle zacznie coś się dziać. No ale niestety, po różowej landrynie wyskoczył Snoop Dogg, który zaczął śpiewać swoje piosenki. Zaśpiewał parę swoich piosenek i również się schował. Tak więc ja powiem wam, że tego nie oczekiwałem. Czekałem na live event od Fortnite'a, taki jaki kiedyś był. Szokujący, wzruszający. Przecież mamy koniec rozdziału, tu powinno coś się dziać. Jakiś sentyment powinien być do tej mapy, na której graliśmy. Nie wiem. A ja tu sentymentu żadnego nie miałem. Nie miałem. Możliwe do tego, że ta mapa coś mi się nie podobała. No, ale to nie jest to. Pamiętacie live eventy w Fortnite? One były naprawdę dobre. Niejednemu łezka poleciała, jak był live event końcowy. Jak się kończył cały rozdział. A tutaj kompletnie nic. Zero. Oburzenie. Przynajmniej dla mnie. Koncert. Po prostu koncert, nic więcej. Snoop Dogg wyszedł na scenę tej różowej landryny, to nie znam, nie wiem kto to jest w ogóle. Kto to śpiewał. Ale epic, to nie jest to. To nie jest to, czego oczekiwali widzowie. Gracze Fortnite'a. Moi widzowie czekali na to 2 godziny. Ja też czekałem. Czy tam 2,5 nawet. Śmieszne, śmieszne. Nie wiedziałem, co z tym zrobić. Ale żywiłem nadzieję, że jak Snoop Dogg przestanie śpiewać, to coś się stanie. I nagle zaczęło się coś dziać. Pełno kolorowych efektów wystrzeliło w powietrze. Mówię, jest, coś się zacznie dziać. Widzę Rift, może wciągnie w końcu tą mapę. Będzie jakaś apokalipsa? No ale niestety, rozczarowałem się. Poza tym, że te kolorowe świecidełka, nie wiem jak to nazwać, w ogóle kolorowe coś wystrzeliło do góry i rozbryzło się po całej mapie. Nic nie zmieniło. Nic kompletnie nie zmieniło. Tak więc cóż, kochani, moim zdaniem to jest najgorszy event, jaki jest w Fortnite. Właściwie teraz to już był. Tak więc trzymajcie się, kochani. Co, słyszymy się w nowym sezonie, na pewno będzie lepszy, wraca OG mapa, będziemy sobie grać, wygrywać gierki, nagrywać jakieś filmy może. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia, nie zapominajcie o zostawieniu komentarza, łapki, a jeśli jesteś nowym widzem i film ci się spodobał, zostaw łapeczkę i subskrypcję. A, nie, no tak, jeszcze zapomniałem właśnie, tak jak tu widzicie, jest trailer nowego sezonu. No, nowa mapa naprawdę, znaczy nowa mapa, stara mapa fajnie wygląda. Z tego, co tu widać w tym trailerze.
Myślę, że będzie ok. Skinki też są ok. Nie ma co narzekać. W porównaniu do tej mapy, co aktualnie graliśmy, to ta mapa to będzie luksus. Będzie luksus. No, właśnie ta różowa pani. Będzie pewnie w karnecie tak samo jak i Snoop Dogg pewnie będzie w karnecie. O, mamy mapę, piękna, piękna, piękna mapa. Przepiękna. O 100% lepsza niż aktualna. Dobra, obejrzcie sobie do końca, trzymajcie się i słyszymy się na live'ach. Na razie, cześć.